10 kultowych aut. 10 Polonez, samochód osobowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie od 3 maja 1978 roku do 22 kwietnia 2002 roku. Powstał jako następca polskiego Fiata 125p, który był jednak produkowany równolegle aż do 1991 roku. Przez cały okres produkcji samochód przeszedł kilka większych modernizacji. Wprowadzono także kolejne odmiany. 9 Ford Mustang, amerykański samochód osobowy typu Pony Car, produkowany od 1964 roku jako amerykańska odpowiedź na produkowane w Europie sportowe wozy GT. Pierwszy egzemplarz zaprezentowano w 1964 roku w Nowym Jorku. Transmisja telewizyjna premiery została wyemitowana przez trzy amerykańskie stacje telewizyjne. Produkcję pojazdu rozpoczęto 9 marca od białego karbioletu z czarnymi elementami wystroju, który zjechał z linii produkcyjnej w Dearborn w stanie Michigan. 8 SYRENKA, popularna SYRENKA w czasach, kiedy była jeszcze produkowana, nie uchodziła za samochód bezawaryjny. Wręcz przeciwnie, często zdarzało się, że właściciele, by nie utknąć w długiej trasie, wozili za sobą cały bagażnik części zamiennych. Pojazd jednak pozostał do dziś symbolem polskiej motoryzacji. 7 Garbus, kompaktowy samochód osobowy produkowany przez niemiecką markę Volkswagen w latach 1938-2003. Garbus był najdłużej i najliczniej produkowanym modelem samochodów w historii motoryzacji. Produkcja samego Porsche i Hitlera dziś jest symbolem. 6 Ford Granada, samochód europejskiej marki Ford, którego produkcję rozpoczęto w Katalonii w 1972 roku. Skonstruowano całkiem nowe zawieszenie, dzięki któremu samochód nie odbiegał komfortem od prestiżowych modeli BMW i Mercedesa. 5. Mercedes Benz W126 luksus pełną gębą w klasycznym pełnym gracji wydaniu. Dziś właścicielowi tego samochodu nie można zarzucić, że kupił go wyłącznie dlatego, że go na to stać. Mercedes W126 na drodze wygląda jak luksusowy jacht, ale wymaga także specjalnej opieki i traktowania. 4 Dodge Challenger, samochód osobowy produkowany pod amerykańską marką Dodge od 1970 roku potężny Masker Car z amerykańskim rodowodem. W początkowych latach produkcji siał po strach na drogach. W czasach swojej świetności było to jedno z najszybszych aut dostępnych za wielką wodą. 3 Alfa Romeo Spider, klasyczny model kabrioletu włoskiego producenta Alfa Romeo. Alfa Romeo Spider był produkowany w latach 1966-1993 jako kabriolet o najdłużej niezmienianym wyglądzie zewnętrznym. Drobne ulepszenia i modyfikacje nie wpłynęły znacząco na zmianę wyglądu konstrukcji karoserii. Dwa polski FIAT 125P samochód osobowy klasy średniej produkowany w Polsce w FSO w Warszawie od 1967 do 1991 roku na podstawie licencji włoskiej firmy Fiat. Po wygaśnięciu licencji w 1983 roku nazwę zmieniono na FSO 125P. Spotkane są też oznaczenia FSO 1300 i FSO 1500, potocznie nazywany jest Dużym Fiatem. Jeden Fiat 500, popularna 500ka, niedawno doczekała się swojego odmłodzonego wcielenia, ale nowy samochód, mimo że nawiązuje swoim wyglądem do poprzednika, nie jest w stanie z nim rywalizować w kategorii kultu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!